Nieprawdopodobne, moja walizka się rozwaliła, kółeczko odpadło i ja teraz zadupcony zasuwam na przystanek PKS do Krakowa. Yo bro, how you doing? Kraków, rynek, znowu jesteśmy tutaj, wracamy z Zakopanego. Jesteśmy ponownie u Maksyma na jedną noc, tylko na jedną. Ale to będzie potężna noc, ponieważ dzisiaj jest noc treningów, wzmacniania barków, push day tak zwany, dzień treningowy. Nawet Michał będzie trenował, chociaż mówi, że nie, ale ja mówię, że tak. On mówi, że za późno, a mówię, nie stary, to nie jest za późno. Tam jest bardzo dobre żarcie, najesz się, zobacz, tutaj wszystko jest elegancko. Tak, znowu się zapowietrzyłem. Często mi się to zdarza. Musisz dalej te daily vlogi teraz? No teraz, ale... To klasa. Ja się zgubiłem. Raz jest moment na zwiedzanie gór, raz jest moment na ciężki trening. Takie moje życie. Teraz, póki robię daily vlogi, oglądacie moje życie i tak to wygląda. Na ten odcinek przygotowałem dla was coś wyjątkowego. Będziemy trenować z Maxem siłę chwytu. Podpatrzony od Juji Mufu z YouTube'a amerykańskiego. Dawno, bardzo moda na to była jakieś pół roku temu, rok temu. Ale teraz stwierdziłem, skoro mamy takie rzeczy u Maxima, jak to, to możemy sobie spróbować, bo zawsze z tyłu chciałem sobie zobaczyć taki trening właśnie zrobić chwytu. No bo wiecie, bice, klata, siady, chwyt. Ja myślę po prostu, że będziemy to robić między naszymi seriami, między normalnym, właściwym treningiem. W przerwie sobie podejdziemy na luzie i będziemy sprawdzać po kolei te ciężary i zwiększać. Nie możemy tego złapać tak, możemy tylko łapać tak. Dobra, dyszka, siedzi. I lewa. Dobra, easy. Dobra. Kurde, nawet lewą chyba mocno czuję. Drugie ćwiczenie skończone, zaczynamy teraz drugie podejście, zwiększamy ciężar 5 kg, 15 na siłę chwytu, lecimy w pierwszy to, ja? No dawaj. Dobra. Muszę cię wiesz, dłuższa wtedy dziwniej. Myślę, że może być takie przełamanie 25 to już. 25 już może być z góry. No. Łatwiej ci? Nie. Ciężej, nie? No. Druga seria zaliczona. Zobaczymy, na czym się zatrzymamy. Co? Góra klaty? No, góra klaty. Lecimy. Thank you.
ćwiczenie za nami, co oznacza trzecie podejście na próbę zacisku. Zwiększamy o 5 kg, mamy 20 na ziemi, podnosimy. O kurde! Co? Poker face? Srogo, nie, to już było srogo, stary. Się zastanawiam, chyba o 2,5 zwiększę. Tak. Na Ibizę to pewnie nie wpuścili raczej. Nie ma. Druga próba. Cały kawałek. Dawaj. Trzy. Wchodzi. Dobra, liczy się. Zaliczył. O kurwa, nie wiem. To bym zaliczył, bo już tak wiesz. To jest dobre wyzwanie. Sprawdźcie sobie to. Udostępnijcie film. Bo jestem ciekaw, ile ci wszyscy ludzie, co tak podnoszą tu, tam na klatę, tutaj na przysiadę, ale właśnie ile na chwyt da radę podnieść. Masz 40-50 lat, możesz mieć nawet już dziadka. A mój ojciec mnie spłodził, jak ja miałem 50 lat. Mój ojciec ma teraz 80 i był w Wietnamie jeszcze na wojnie. Czyli w ogóle za czasów nic nie było, jeszcze McDonald's się zaczynał chyba, nie? Więc ja na przykład zmian genetycznych, ja mam jakby geny człowieka sprzed 100 lat. Nie mam genów człowieka z lat 90. czy tam 80. jak coś, nie? Tylko mam geny człowieka po prostu, który był niczym nieskażony. No i super silny, bo przeżył dużo jakby na ten, ale to też się bierze pod uwagę, nie? Że to po prostu ile było różnicy pokoleń? Bardzo mało, jedno pokolenie przecież. No ja wiem, o co chodzi, no że tak, no. Nie? Bo w tym czasie minęły dwa pokolenia już, wiesz, dla niektórych mój ojciec jest pradziadkiem już. Już jest pradziadkiem oficjalnie, a dla mnie jest ojcem. Więc była mała wymiana genów. Mhm. I stary, bo to już... Pociągany to lecimy. Im więcej, tym lżej. Bo masz tutaj luz. Teraz jak będziesz podnosił... No właśnie tu, nie? Tyle obowiązku na jaja spoczywa. Dokładnie tak. Po dipach kolejna seria, wjeżdżamy na 22,5. Wcześniej było 20 kg, teraz zwiększamy już o 2,5 i zobaczymy, czy jeszcze będę w stanie to podnieść, ale teraz skorzystam z tej magnezji, tak, tu gdzie ona jest. Dawaj. O, stary, leci.
Dobrze, weszło. Lepszy, lepszy jest chwyt. Wystarczy. No rozsmaruj to, wiesz, tam 20 sekund. Trzymaj. Trzymaj. Jest, jest. To było ostatnie ćwiczenie. Wymaksujemy teraz siłę chwytu i zamykamy ten odcinek. Jest godzina 12:30 i chce mi się spać, nie? Chce mi się spać. Lecimy. Pośmiejemy się razem. No mistrzu. Ale weszło. No, ale ciężko, ciężko. Mega musiałem powalczyć. I widzimy się jutro. Dzięki za uwagę. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc. Na razie. Słuchajcie, jako że zbliżają się moje urodziny, są dwie sprawy. Po pierwsze, do końca trwania daily vlogów, czyli przez najbliższe kilka dni, bo już dużo nie zostało, najwyżej do końca miesiąca, macie 10% zniżki na wszystkie moje buty ze strony ipa.pl, także spieszcie się. Druga rzecz, tak jak mówię, urodzinki, a ja będę we Wrocławiu 26 września, więc na godzinę 17 chciałem się z wami spotkać, z każdym, kto da radę przyjechać, ale tak szczerze, przyjedźcie i zróbmy wspólnego seta. 27 pompek z okazji 27 urodzin, tak? O tak, 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 tak. I w którym miejscu to zrobimy? O tutaj, tutaj, o tutaj, albo jak widać o tu, tylko że od drugiej strony, od strony wieży, nie? O tutaj, o tutaj. Godzina 17, wszystko będę informował, jeżeli coś będzie nie tak, to na Instagramie będę pokazywał relacje, gdzie jestem. Także do zobaczenia, peace out, brother, do jutra, buziaczki, dobranoc, na razie, siemano, przyjdźcie.